Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Do takiego wypadku doszło 15 maja w okolicach Skorzewa. Do wypadku drogowego doszło na drodze wojewódzkiej numer 214 w okolicach Skorzewa. 18-letni mężczyzna prowadzący pojazd marki Alfa Romeo podczas kończenia manewru wyprzedzania ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pobocze. Tym samym na ulicę wystawała część samochodu, w którą uderzyła rozpędzona ciężarówka, za kierownicą której siedział 34-letni mieszkaniec Łomży. Po przybyciu funkcjonariuszy stwierdzono trzeźwość u obu kierowców, a poszkodowanego 18-latka przewieziono do szpitala specjalistycznego w Kościerzynie. W Grabowskiej Hucie odbyło się ostatnie spotkanie Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Kościerskiego. Na tym spotkaniu analizowano obecną sytuację rolników. Ogromne obawy wśród rolników wzbudzić miała zapowiadana susza. Jednak problem ten rozwiązały długo oczekiwane opady deszczu. To tylko jeden z tematów rozpatrywanych na ostatnim spotkaniu Pomorskiej Izby Rolnej Powiatu Kościerskiego, które miało miejsce w Grabowskiej Hucie. To spotkanie będzie dotyczyło wspólnej polityki rolnej, nowego planowania w tej polityce. Tutaj już pan dyrektor Paradowski z Ministerstwa Rolnictwa wstęp zagaił, natomiast głównym elementem są pytania i problemy rolników. Jednym z takich problemów była wcześniej wspominana susza, która w ostateczności na szczęście nie przyniosła tragicznych skutków. Jednak to nie jedyny problem. Innym problemem są wymrożenia w powiecie chojnickim i w powiecie czuchowskim. Są powołane komisje, które zajmą się wymrożeniami, głównie w truskawkach. Czy mimo wszystko rolnicy mają jakieś powody do zadowolenia? To jest dobre pytanie. Zadowolenie można mieć jesienią, gdy ma się magazyny pełne i perspektywę sprzedaży. W tej chwili wzrosła cena trzody chlewnej, to trzeba na to patrzeć bardzo pozytywnie. Nie ma takich problemów na polach. No, dopiero się wiele rzeczy okaże za 2-3 tygodnie. Dopłaty bezpośrednie, to się toczy wszystko w miarę w porządku. 2 tygodnie jest przesunięty termin składania, czyli też tutaj w odpowiedzi na wnioski rolnicze, ale tylko 2 tygodnie. Także tutaj też się gdzieś tam sytuacja toczy. Przed nami targi rolnicze w Lubaniu. Akurat w Dzień Dziecka będą, zapraszamy. No i na bieżąco wszystko, co jest. Wśród obecnych na tym spotkaniu był także senator Waldemar Bąkowski, któremu, jak sam przyznaje, praca rolnika nigdy nie była obca. Przede wszystkim to jest mój powiat, to jest moja gmina, ja tu w pobliżu mieszkam. A sprawy rolnicze szczególnie mi są zależne na tych sprawach rolniczych, bo również jestem rolnikiem. A dzisiaj można powiedzieć, jest takie jak gdyby ostatnie spotkanie Kościerskiej Izby Rolnej tej kadencji, bo mamy wybory w lipcu. I zawsze tutaj te spotkania cieszą się dużym powodzeniem rolników. Przyjeżdżają przedstawiciele firm okołorolniczych, dyrektorzy. Miałby dzisiaj pan minister Zarudzki, ale w związku z wyjazdem do Chin wysłał dyrektora. Przyjechała pani europoseł Fotyga, która trochę przybliżyła prace legislacyjne w Unii Europejskiej. Także no, spotkania są tutaj ciekawe, rolnicy zadają pytania, mają możliwość informacji z pierwszej ręki. Jest to bardzo pożądane, no i dlatego tutaj jestem. A odnośnie obecnej sytuacji rolnictwa w Polsce dodaje także. Jest pomoc duża, dużo różnych ułatwień, jest takie wsparcie, takie pomoc rolnictwo polskie nigdy nie dostało, bo rolnictwo jest jednak oczkiem w głowie obecnej władzy rządzącej. Takie spotkania są niezwykle istotne, ponieważ rolnictwo wciąż jest bardzo ważnym sektorem gospodarki naszego kraju. Na sali kinowej kina Remus znów brakowało wolnych miejsc, a to za sprawą uroczystości z okazji 20-lecia prywatnej szkoły podstawowej Prymus. Prywatna szkoła podstawowa Prymus ma już 20 lat. Uroczystości związane z tym wydarzeniem rozpoczęła msza święta w parafii Zmartwychwstania Pańskiego, na której poświęcono sztandar szkoły. Następnie wydarzenie przeniesiono do sali kinowej kina Remus, gdzie uczniowie zaprezentowali publiczności swoje talenty podczas występów artystycznych. W gronie zaproszonych gości znaleźli się absolwenci, dyrektorzy szkół i placówek miejskich oraz przedstawiciele samorządów, wśród nich m.in. także burmistrz Michał Majewski.
Bardzo ładnie zorganizowane, starała się młodzież, dzieci. Pokazali, co osiągnęli przez lata, gdzie się znajdują i co można. I można naprawdę wiele i oni to pokazują. 20 lat to całkiem spory okres czasu. Warto zatem przypomnieć początek historii tej szkoły. Zaczęło się w 1999 roku podczas jednej z reform oświatowych i przypłynął impuls do kolegi Dariusza Troki, że może byśmy założyli szkołę. I tak jak już wcześniej wspomniałam, podczas uroczystości napisaliśmy statut. Został on właśnie zatwierdzony w maju i 1 września rozpoczynaliśmy swoją działalność z 7 uczniów. Obecnie szkoła liczy około 300 absolwentów. Wielu z nich na zawsze pozostanie w szkolnych kronikach przez wzgląd na odniesione sukcesy, których tak samo jak uczniów wciąż przybywa. Sukcesów jest dość sporo i faktycznie trudno je zliczyć. Sukcesy są na poziomie przedmiotowym. Mamy laureatów, finalistów z różnych przedmiotów. Oczywiście mamy również finalistów, laureatów zawodów sportowych. Najwyższe osiągnięcie to jest 2 miejsce na konkursie międzynarodowym zespołu wokalnego. Także tego dnia prywatna szkoła Prymus została uhonorowana certyfikatem jakości Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, co dodatkowo podkreśla fakt, iż ta placówka w Polsce wyróżnia się nieposzlakowaną opinią. Niebawem zaczyna się sezon kąpielowy. Jego datę początkową ustalili radni gminy Kościerzyna podczas ostatniej sesji. Niedługo rozpoczyna się sezon kąpieliskowy w gminie Kościerzyna. Dokładny termin jego rozpoczęcia był jednym z podpunktów na ostatnim posiedzeniu radnych. Dzisiaj jest w tym celu przygotowana stosowna uchwała, która mówi o tym, że sezon kąpielowy, w których zaczną funkcjonować nasze kąpieliska, rozpoczyna się 1 czerwca, a kończy 30 września. Oczywiście tak się stanie, jeżeli Rada tę uchwałę przyjmie. I tak też się stało. Poza datą wiadomo jest także, które z kąpielisk będą funkcjonowały w tym sezonie. Jedno, które jest we władaniu Urzędu Gminy, to jest kąpielisko w Dobrogoszczu. No i 5 kąpielisk, które są we władaniu prywatnych właścicieli. Dotyczy to Jezior Bzyckich, dotyczy to Czarniny, Bzyc, dotyczy to również Jeziora Zakrzewie. To są prywatne miejsca do kąpieli. Należy tylko wierzyć, że letnia pogoda nam dopisze, byśmy mogli w pełni zrelaksowani i bez żadnych obaw z nich korzystać. W Skorzewie odbył się piknik rodzinny, podczas którego ponad 200 dzieci wzięło udział w turnieju piłkarskim. W sobotę na obiekcie sportowym UKS Olimpijczyka w Skorzewie wraz z piknikiem rodzinnym odbył się turniej piłkarski o Puchar Sołtysa. To wydarzenie przyciągnęło sporą grupę zainteresowanych, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. W dniu dzisiejszym odbędzie się tutaj turniej piłkarski z piknikiem rodzinnym. O Puchar Sołtysa i klubu sportowego Skorzewo. Każde dziecko w dniu dzisiejszym, które uczestniczy w turnieju, otrzyma pamiątkowy medal. Zyskaliśmy dzięki sponsorom, oczywiście te medale zostały zakupione, bo firma ogólnobudowlana z Głubia oraz sklepy spożywcze ze Skorzewa zasponsorowały pieniądze, również batony. I także w dniu dzisiejszym naprawdę liczymy na bardzo dużą imprezę, jest tu ponad 250 dzieci. W tym bardziej mam też, jak widać za mną, są do dyspozycji wata, jest popcorn, będzie grill, jest grill. Także mamy też dmuchaniec, jest dużo naprawdę fajnych rzeczy. Takie wydarzenia są doskonałą okazją do tego, by odciągnąć dzieci od komputerów i smartfonów. Dzieci mają z tego frajdę, tutaj odciągamy ich od komputerów, smartfonów. Po prostu są na świeżym powietrzu i tutaj naprawdę to jest najważniejsze, bo teraz w tych latach praktycznie dzieci przesiadują cały czas w domu, nie wychodzą na dwór, a właśnie tak przez taką organizację takich turniejów te dzieci wychodzą na dwór, są na świeżym powietrzu i to jest według mnie fajna sprawa. Coraz częściej na grę w piłkę nożną decydują się nie tylko chłopcy. Na boisku mogliśmy zobaczyć także sporo dziewczynek ubranych w koszulki swojego klubu. No jest dużo, nie sposób teraz liczyć. Jest to teraz ostatnio bardzo popularne, jest taki trend wśród dziewczyn na piłkę nożną.
No i muszę powiedzieć, że w swoich rocznikach są nawet wyróżniające i bardziej zdyscyplinowane i trenerzy mają więcej pociechy z dziewczyn. Na twarzach uczestników dało się zauważyć ogromną radość, co tylko potwierdza starą zasadę, że sport to samo zdrowie. Za nami już 20. jubileuszowy diecezjalny konkurs poezji maryjnej dla autorów i recytatorów. Poranek ci podarował perły rosy srebrzystej. Leniwy strumyczek dorzucił kropelki wody przejrzystej. Dzionek założył na szyję korale, modlitwą zdobione. W Kościerzynie odbył się wyjątkowy, bo jubileuszowy 20. diecezjalny konkurs poezji maryjnej. Biorą w nim udział autorzy wierszy oraz recytatorzy. Dzisiaj mamy wielką uroczystość. 20. jubileuszowy konkurs diecezjalny poezji maryjnej. Jak co roku mamy wielu uczestników tego konkursu. Konkurs ten na celu ma popularyzację sanktuariów maryjnych na Kaszubach i Pomorzu. Jest dla recytatorów i autorów wierszy. W tym roku na konkurs poetycki napłynęło 113 prac. A uczestników recytacji mamy około 60. Zwykle takie jubileusze związane są z czymś wyjątkowym. I tak też było w tym przypadku. Jak to zwykle bywa, konkurs jubileuszowy różni się od pozostałych, ale może w takiej kwestii udało się nam wydać czwartą antologię Pomorska Pani. Wizerunek na stronie tytułowej jest Matki Bożej Piaseckiej, Królowej Pomorza. Oczywiście dzięki życzliwości sponsorom udało się tą antologię wydać w tym roku. Zawiera ona z ostatnich 5 lat najlepsze wiersze. Należy podkreślić, że jest to jedyny taki konkurs organizowany w Polsce. Corocznie bierze w nim udział około 1000 osób z całej diecezji pelplińskiej. W Garczynie obchodzono Dzień Strażaka. Z tej okazji, jak co roku, strażacy z gminy Kościerzyna mierzyli się ze sobą w konkurencjach sportowych i pożarniczych. W Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie z okazji obchodzonego niedawno Dnia Strażaka odbył się piknik strażacki, w którym udział wzięło 8 jednostek OSP z gminy Kościerzyna. No dzisiaj spotykamy się po raz kolejny z okazji obchodów Święta Strażaków, czyli patrona Święta Strażaków, Świętego Floriana. Co prawda Święto Strażaków było tydzień temu, ale dzisiaj tak ustaliliśmy, że dzisiaj spotykamy się z naszymi ochotnikami i strażakami. Z jednej strony jest to spotkanie z okazji święta, ale też z drugiej strony jest to spotkanie polegające na pewnej rywalizacji sportowej. Tradycyjnie już podczas pikniku strażacy mierzyli się ze sobą w kilku konkurencjach sportowych. Jest to turniej typowe zawody gminne pożarnicze, które miały na celu, to była sztafeta 4 razy 100, tak zwana sztafeta wahadłowa i ćwiczenie bojowe strażackie. To po prostu wolna amerykanka. Chodziło o to, żeby jednostka jak najszybciej osiągnęła dany cel, zadanie. Jednak zmagania nie ograniczały się tylko do dyscyplin pożarniczych. Pchnięcie kulą, podnoszenie ciężarka i przeciąganie liny. Najlepsza w tym roku okazała się ekipa z Kłobuczyna. Po zawodach wójt przekazał jednostkom umundurowanie oraz sprzęt pożarniczy, który ma rozszerzyć działanie jednostek i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Atrakcyjne nagrody, które zakupiła gmina Kościerzyna, między innymi węże, hełmy, ubrania, sprzęt pożarniczy, radio, telefony, takie coś w tym rodzaju. Dodatkowo dla uczestników tego pikniku przygotowano poczęstunek w postaci grochówki. Piętnastego maja na całym świecie obchodzono Międzynarodowy Dzień Rodzin. O tym szczególnym dniu nie zapomnieli również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Podczas tegorocznych obchodów, zatytułowanych Ogrodowa Przygoda, mieszkańcy spotkali się w ogrodzie sensorycznym znajdującym się na terenie tej placówki. Już po raz kolejny, chyba 7, organizujemy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z myślą o rodzinie przygotowaliśmy zabawy, konkursy, przyjemności, przyjemność spędzania czasu rodziny razem. Chcemy po prostu, żeby
raz na jakiś czas rodziny mogły oderwać się od szarej rzeczywistości, pobawić się z animatorem bądź też na własny sposób. Dlatego ten dzień obchodzimy. Wcześniej wspomnianych atrakcji było całkiem sporo. Mamy tutaj gry zespołowe, konkurencje, które integrują rodzinę, jest krzyżówka, którą rozwiązujemy, jest malowanie twarzy, są mega bierki, także wszystko to, co może nas zintegrować, tak na łonie natury i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. A już w czerwcu możemy się spodziewać kolejnych inicjatyw ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Fenomenalna końcówka sezonu. Swoje kolejne zwycięstwo z rzędu odnotowały szczypiornistki z kościerskiego UKSPCM, tym razem pokonując przed własną publicznością Piotrkowiem Piotrków Trybunalski. Kibicom UKSPCM Kościerzyna czwarta runda grupy spadkowej bez wątpienia kojarzyć się będzie z fenomenalnym występem ich drużyny. Co prawda przedostatnie miejsce w tabeli nie jest już w zasięgu piłkarek z Pomorza, ale ich postawa jak najbardziej zasługuje na wyrazy szacunku. Po długiej serii ligowych porażek zespół nareszcie się przebudził, odnotowując kolejne zwycięstwo podczas środowego meczu z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Od pierwszych akcji UKSPCM dominował na boisku zarówno w obronie, jak i w ataku. Gdy w 11 minucie czwartą bramkę z rzędu rzuciła Alicja Pękala, na tablicy wyników było już 5-0. Zespół rywalek na początku nie zachwycał swoją postawą, jednak w końcu zaczął zdobywać bramki i po pierwszej połowie było już 14-10. Po zmianie stron ogromnym talentem w ofensywie wykazała się Karolina Wicik, zdobywając w ciągu 7 minut aż 5 bramek. Piotrkowia, chociaż nie poddawała się do samego końca, strat już nie odrobiła, a mecz zakończył się wynikiem 29-25 dla gospodarzy. No wygrywamy czwarty mecz z rzędu, czyli no jesteśmy tą drużyną, która mogłaby w środku tabeli spokojnie już grać. Te 3 kontuzje, 11 odejść dziewczyn z powodu braku kontraktu spowodowały to, że się motaliśmy, ale nie przygrywaliśmy wysoko. Natomiast teraz już pokazujemy klasę i wygrywamy te mecze i to bardzo cieszy. Widać, jak one są zdeterminowane do tego, żeby pokazać, że warto w nie inwestować. Co do występów klubu w rozrywkach Superligi, możemy powiedzieć krótko. Zostajemy. Innego rozwiązania nie ma, bo jak mówi sam trener... Moje serce by nie wytrzymało, gdybyśmy nie zostali. Ja wszystko zrobię, żebyśmy mogli dalej grać. Dziewczyny bardzo chcą wszystkie zostać. Dużo ludzi naprawdę pokazuje nam, że warto, jeszcze raz warto. Warto także być na meczach i wspierać naszą lokalną drużynę. Tym bardziej, że to jedyny klub z naszego województwa na tak wysokim poziomie rozgrywek. Kościerzyna! Hej! Kościerzyna! Hej! Kościerzyna! Hej! To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na program 15 minut, którego gościem jest Michał Kupc, prezes kościerskiego basenu. Do zobaczenia.